Słuchajcie, od wielu lat spotykamy się w podobnym gronie i rozmawiamy o zagrożeniach wynikających z takiego zjawiska, jakim jest terroryzm. Rozmawiamy również o tym, jak powinny być siły policyjne przystosowane do reagowania na to właśnie zagrożenie. Tylko że ostatnie lata pokazały nam, że nie bez powodu jednostki dawniej antyterrorystyczne czy kontrterrorystyczne czasem potocznie nazywa się jednostkami specjalnymi policji. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wydaje się, że nie stać nas na to, ażeby potencjał, który prezentują te jednostki, był wykorzystywany i zarezerwowany tylko i wyłącznie do działania czy reagowania właśnie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Dzisiaj rzeczywistość stawia przed nami dużo większe i szersze wyzwania, a jako państwo chyba nie możemy sobie pozwolić na to, ażeby tych kilkuset dobrze uzbrojonych i wyszkolonych policjantów czekało na ten jeden, jedyny wielki zamach terrorystyczny. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. I od razu zaczynamy tak, jak powinniśmy. Udało się utrzymać w tajemnicy przez 5 miesięcy, dobrze mówię, nawet trochę dłużej. Dzisiaj już możemy o tym mówić głośno. Polska policja jako jedyna zdecydowała się zrealizować humanitarną misję na terenie Ukrainy objętej wojną. Wszyscy policjanci, którzy brali udział w tej misji, wrócili cali i zdrowi. Miał wystąpienie Mariusz Olechnowicz, który był, o jesteś, super, który był zastępcą dowódcy misji. I muszę o to zapytać. Muszę o to zapytać, dlaczego? Dlatego, że w mojej ocenie to jest jedna z takich granicznych dat. Wydarzyło się coś, co dawniej się nigdy nie wydarzyło. Polska policja zrealizowała misję zagraniczną jako w zasadzie niezależny, samodzielny komponent. I zwracam się tutaj do Krzysztofa. Krzysztof, czy mógłbyś na tyle, na ile możesz, kilka słów o tym, jak to wyglądało? A może się uda? O, jest. Udało się. Dzień dobry, witam Państwa. Młodszy inspektor Krzysztof Sowiński, zastępca dowódcy Centralnego Podziału Kontrastycznego BOA. Tak, drodzy Państwo, wspólnie, jeśli chodzi o służbę kontrterrorystyczną, zrobiliśmy to. Dokładnie, jeszcze jedno trudne słowo. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w ten sposób, jak to było przedstawione przez Michała tutaj, jako policja. Tak, do tej pory Wojsko Polskie, Armia Polska ma doświadczenia w organizowaniu samodzielnych misji zagranicznych wspólnie, oczywiście, z partnerami z NATO, natomiast wiadomo, że ten wysiłek, jeśli chodzi o organizację, logistykę, to jest coś, co dla policji z reguły było czymś nowym. My, jeżeli wyjeżdżamy na misję, to ta misja jest organizowana przez podmioty zewnętrzne, czy to jakieś organizacje międzynarodowe typu EULEX, ONZ, tudzież OBWE, w zależności od tego, gdzie i w jakim rejonie kraju. To było po raz pierwszy, jeśli chodzi o organizację od A do Z, wszystkiego od początku do końca. I fajnie, że wyszło to w ten sposób, że udało się to utrzymać w tajemnicy, także po kilku miesiącach można było o tym powiedzieć. Aczkolwiek szczerze przyznaję, ze względu na fakt, że decyzja o powołaniu kontyngentu nie została jeszcze odwołana, ja nie mogę mówić o całej kuchni tego wszystkiego. Natomiast tak, wspomogliśmy policję ukraińską, służby ukraińskie, wojsko, a przede wszystkim ludność ukraińską w obwodzie kijowskim w zakresie rozminowania terenu, który był okupowany przez kilka tygodni przez wojska Federacji Rosyjskiej. Tutaj przedmówca mój, Mariusz Olechnowicz, który brał w tym udział, wie o tym doskonale, co i gdzie zostało znalezione. Ja nie będę mówił dokładnie o szczegółach i co dokładnie żeśmy tam zrobili. Natomiast to jest te 5 miesięcy, kiedy nasi ludzie faktycznie szukali i znajdowali pozostałości po tej okupacji,
Spotkaliśmy się z dużą, że tak powiem, aprobatą ludności miejscowej i oni byli bardzo zadowoleni z tego, że Polacy im pomagają. Dostaliśmy naprawdę bardzo duże wyrazy wdzięczności od ludności, oczywiście od władz ukraińskich. Natomiast to jest bardzo duże doświadczenie dla naszych pirotechników, dla naszych funkcjonariuszy całej służby kontrterystycznej, bo to jest coś, co pierwszy raz w ten sposób było robione. Mimo że owszem, mamy doświadczenia międzynarodowe w zakresie prowadzenia działań kontrterystycznych, ale jak wspomniałem wcześniej, opartych na podmiotach organizacji międzynarodowych, tak tutaj my sami dla siebie z tymi wszystkimi problemami musieliśmy się zmierzyć. Pokłosiem jest to, że zostało rozminowane, Mariusz, jeżeli mnie poprawisz, to jest kilka tysięcy metrów kwadratowych, tak? Nie mówię kilometrów, przepraszam, ileś tam tysięcy metrów kwadratowych, ja nie będę operował dokładnymi liczbami, już one są oficjalnie podane na stronę policji. Znaleziono materiały wybuchowe, urządzenia po wybuchach i tak dalej, miejsca, gdzie stacjonowały, gdzie były prowadzone działania stricte bojowe, więc proszę mieć świadomość, że to nie były stricte łapki, miny i tylko wyłącznie, ale również oczyszczenie terenu po działaniach artyleryjskich, więc wszystkie pozostałości po takich działaniach, po rozbitych maszynach, po odłamkach i tak dalej, trzeba było ten teren oczyścić i przekazać dla ludności miejscowej. W międzyczasie po prostu nasi ludzie zobaczyli, jak wygląda wojna od środka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest właśnie to, o czym mówiłem dzisiaj. Rzeczywistość stawia przed nami wyzwania, których jeszcze nie mieliśmy 5-10 lat temu. W związku z tym policja musi nabywać nowych zdolności i to między innymi właśnie jest taki obszar. Panie generale, jeśli mogę, bo wojsko to ma wgrane już w całości procedury, przygotowanie wyjazdu, wyjazd, zabezpieczenie takiego wyjazdu. No, policja się dopiero tego uczy, ale jak wojsko oceniło, czy ocenia sam zamysł i realizację takiego przedsięwzięcia, chociażby po to, oczywiście przede wszystkim po to, żeby pomóc ludności ukraińskiej, ale chociażby po to, żeby właśnie podnieść na wyższy poziom zdolności policji. Dzień dobry, witam Państwa, generał dywizji Drumowicz. Nie da się ukryć, że akcja jak najbardziej in plus i nie da się ukryć, że te względy prawne uniemożliwiły oficjalnie też siłom zbrojnym, tak, zaangażować się w tego typu działania. Dlatego nie da się ukryć, że rozwijanie zdolności policji, o której Pan już tutaj mówił, jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ umożliwia też Państwu legalnie, tak, pomóc w takim konflikcie, gdzie użycie sił zbrojnych odebrane byłoby przez Rosję jako wejście do konfliktu. Dlatego jak najbardziej wymiana specjalistów, tak, wymiana doświadczeń, wsparcie sprzętowe, tak, czy pomoc inna, chociażby transportowa, to jest też nasza wspólna służba już wiele lat, a szczególnie tutaj, jeżeli mówimy o współpracy pomiędzy jednostkami specjalnymi. Dlatego tutaj pełny szacunek dla tych wszystkich policjantów, saperów, tak, bo mówię, pojechali wszyscy tam, a zabrakło ich w Warszawie, ale to już żartuję, to się śmieje, tam nawiązuje tylko, no ale nieważne, do zdarzenia. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Zobaczcie, do tej pory nie rozmawialiśmy o takiej formule wykorzystania jednostek policji. Dzisiaj tutaj padły takie słowa. Są sytuacje, w których z jakichś powodów siły zbrojne nie mogą reprezentować naszego państwa za granicą. Są miejsca, gdzie polscy żołnierze formalnie i oficjalnie nie mogą się pojawić, ale mogą zrobić to policjanci. No, nowa rzeczywistość. Panie profesorze, czy kilka słów? Tak, dziękuję bardzo. Słychać mnie? Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. Ja też pozwolę sobie zacząć od przekazania szacunku dla Mariusza, dla Krzysztofa, a za ich pośrednictwem dla wszystkich policjantów, którzy na ochotnika zgłosili się do realizacji tej trudnej misji. Pamiętajcie Państwo to, co powiedział wcześniej tutaj Michał, że musimy się przygotowywać do nowych zagrożeń, musimy się doskonalić, musimy się szkolić, ale ta misja pokazała, że byliśmy przygotowani.
bo gdybyśmy nie mieli wiedzy jako policjanci, jak działać w tego typu środowisku, jak realizować tego typu zadania, to ta misja na pewno by nie spełniła po pierwsze swoich oczekiwań, a po drugie być może zakończyłaby się w inny sposób. Na szczęście się nie zakończyła i całe szczęście. Od roku żyjemy, ja to wczoraj powiedziałem, przepraszam, powtórzę, w zupełnie nowej rzeczywistości. 24 lutego ubiegłego roku to jest data, która przewartościowała nasze postrzeganie świata jako świata w miarę stabilnego i bezpiecznego. I też mamy świadomość tego, że to, co się stanie, kiedy już ta wojna się skończy, a kiedyś musi się skończyć, też nie będzie takie samo jak przed 24 lutego. Dlatego musimy dostrzegać te wyzwania, musimy się do nich odpowiednio przygotowywać. I ja nie ukrywam, powiem to z satysfakcją, uważam, że akurat w tym zakresie, akurat pododdziały kontrolistyczne policji tą rolę znakomicie wypełniają i myślę, że dalej będą się rozwijały w kierunku, które pozwoli im na właśnie reagowanie na sytuacje nietypowe, oby nie trzeba było. Ale jak to mówią, nie chcesz wojny, czy przepraszam, zapomniałem, jak ten cytat dosłownie brzmi. Chcesz pokoju, przygotowuj się do wojny, oczywiście. Przepraszam, tak. Dlatego też myślę, że jesteśmy w stanie na przyszłość sprostać też zupełnie innym wyzwaniom. Jak powiedziałem, obyśmy nie musieli. Tych wyzwań będzie na pewno znacząca ilość. I właśnie otworzyliśmy nowy rozdział. Nowy rozdział realizacji zadań przez policję, przez pododdziały specjalne policji. Ale to nie jest jedyne wyzwanie, które już nam się pokazuje na horyzoncie. Szanowni Państwo, to co się dzieje na Ukrainie dzisiaj powinno nam dać do myślenia. Powinno nam dać do myślenia przede wszystkim w jednym obszarze i skłonić do takiej jednej refleksji. Bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Nie istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo absolutne. To, że dzisiaj czujemy się bezpieczni, jutro może się zmienić w sposób drastyczny. Nigdy nie doszło na terenie Polski do poważnego zamachu terrorystycznego. Okej. Czy to oznacza, że jednostki kontrterrorystyczne można zlikwidować? Absolutnie nie. Czy to oznacza, że nie ma innych wyzwań u nas, na terenie naszego kraju, do których powinny być te jednostki dedykowane? No i właśnie, to co dzisiaj widzimy na świecie, pokazuje nam kolejny obszar, nad którym warto byłoby zacząć rozmawiać. I tutaj chciałbym się zwrócić do Piotra Gąstała. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jaki związek mogą mieć ze sobą działania kontrterrorystyczne, a działania kontrdywersyjne. Twoja była jednostka specjalizuje się i w jednych, i w drugich. Masz olbrzymią wiedzę w obydwu tych obszarach. I czy mógłbyś tak na szybko spróbować scharakteryzować podobieństwa i różnice, po to, żebyśmy wiedzieli, przed jakim wyzwaniem staną policjanci, którzy zostaną skierowani chociażby do reagowania na akty dywersyjne, do których może dochodzić. Przede wszystkim zacznę od tego, że polska policja była używana do obrony państwa polskiego i jednostki zwarte policji brały czynny udział w kampanii wrześniowej chociażby, dowodzone przez policyjnych oficerów, a jedna z ostatnich szarż wykonana została pod Kockiem, jeżeli dobrze pamiętam, przez oddział kawalerii policji. Więc policja brała aktywny udział, oficerowie jej, wielu było potem cichociemnymi zrzucanymi do kraju, przygotowując chociażby tutaj komórki oporu w kraju, szkoląc partyzantów, czy też wykonując operacje dywersyjne. Więc jak temat jest bardzo, bardzo nam bliski i mamy gdzieś tutaj to współdziałanie, myślę, we krwi zakorzenione. Jeżeli mówimy o operacjach antyterrorystycznych, czy to operacjach antysabotażowych, czy antydywersyjnych, widzę bardzo wiele podobieństw. Przede wszystkim w metodach przeciwdziałania. Widzieliśmy
na prezentacji tutaj pana film, prawda, z uderzenia na obiekt zajęty przez terrorystów. Uderzenie będzie wyglądać w bardzo podobny sposób na obiekt zajęty przez grupę dywersyjną czy grupę sabotażową. Wyszkolony specnaz czy też grupę ad hoc stworzoną przez agentów, prawda, gdzieś tam w danym miejscu. Będą się bronić, będą mieli broń długą, będą mieli materiały wybuchowe. Do tego jednostki, pododdziały kontrterrorystyczne policji, ja wolę mówić specjalne nawet, są szkolone. A miałem też przykład uczestniczyć w wielu wspólnych jak gdyby szkoleniach, gdzie GROM czy tutaj funkcjonariusze BOA naprzeciwko siebie stawali, ćwicząc zdobywanie pomieszczeń. Jedni te pomieszczenia bronili, czy budynki infrastruktury krytycznej bronili, drudzy je atakowali, używając wszelkiego typu rodzajów broni, oczywiście na farbkę, żeby było bezpiecznie. Więc jest wiele podobieństw. Ja myślę też, że w szkoleniu podstawowym, które przychodzi każdy kontrterrorysta, oprócz strzelania, jest też coś takiego jak taktyka działania. To u nas to się nazywa z angielskiego SMU, Small Mission Unit Tactic, prawda, czyli taktyka działania małych pododdziałów. I to jest najważniejsze, współdziałanie małych grup na jakimś obszarze, wzajemne ubezpieczanie się, założenie postarunków obserwacyjnych, zrobienie zasadzki. Zasadzka, widząc też po tym filmie, jest bardzo podobna do tego, co my w wojskach specjalnych wykonujemy. Musi być rozpoznany teren, wyznaczone miejsca, stąd prowadzona jest obserwacja. Miejsce tak zwane strefa śmierci, u nas to się nazywa, w którym następuje uderzenie. Widzę wiele podobieństw, być może, a na pewno należy wzmocnić pododdziały specjalne tutaj policji o broń maszynową, czy też o tą podręczną artylerię, mam na myśli granatniki. Podobno już szkolenia trwają. I tyle, także sposób działania bardzo podobny, wachlarz będzie rozszerzony na pewno. I teraz jest kwestia współdziałania z jednostkami wojskowymi, bo do tej pory obserwowaliśmy współdziałanie, jeżeli chodzi o zwalczanie aktów terroru, wojska z policją. W tej chwili sytuacja będzie odwrotna. Policja z wojskiem. Kto dowodzi? Kto koordynuje? Jaka łączność? Piotr, o tym za chwilę. O tym za chwilę. Przepraszam, ale kurczę, spali temat. Szanowni Państwo, dokładnie tak jak powiedział Piotr, bardzo wiele podobieństw, natomiast ja uznaję wyzwania w zakresie działań kontrsabotażowych czy reagowania na akty dywersji za takie bardzo wymagające. Dlaczego? Dlatego, że zresztą to wynikało z wypowiedzi Piotra. Policjanci mogą mieć naprzeciwko siebie nie po prostu jakoś tam przygotowanych do działań terrorystów, ale mogą mieć kadrowych żołnierzy jednostek specjalnych obcego państwa. No a tutaj już rozmowa jest trochę inna, chociażby w zdolnościach, umiejętnościach planowania i tak dalej. Chociaż musimy mieć świadomość, że terroryści też potrafią postawić bardzo, bardzo trudne warunki, jeśli chodzi o działania. W tym przypadku sądzę, że istotnym jest, ażebyśmy pamiętali o jednym. W mojej ocenie, i zaraz poproszę pana generała o zabranie, zajęcie stanowiska w tym zakresie, od razu powinniśmy uwzględniać włączenie jednostek, płynne wejście do działań jednostek wojskowych w takich sytuacjach. A jakie zdanie ma pan generał na ten temat? Szanowni Państwo, ja tutaj mówię tak, nie powinniśmy szukać podobieństw, czy też szukać podobieństw szkolenia, tylko powinniśmy się wzajemnie uzupełniać. I tak jak już tutaj kolega Mariusz tak pokazywał, kiedy wojsko może wejść na wsparcie policji przy zwalczaniu terroryzmu w czasie pokoju, tak? No to wiadomo, że jest tam dużo uwarunkowań prawnych, ale na dzień dzisiejszy nie dodał tylko jednego, że możemy wejść na zasadach określonych w policji czy w Straży Granicznej, jeżeli chodzi o zasady użycia broni. Więc pytanie jest tylko jedne do naszych ustawodawców, o które się dobijamy już dawno. Po co, skoro pododdział, który był szykowany tak, na zwalczanie ugrupowania terrorystycznego, poniósł klęskę, a wojsko wchodzi i ma mieć takie same uprawnienia jak ten, powiedzmy, pododdział, który nie dał rady, tak? A więc jeżeli chodzi o wykorzystanie naszych zdolności wojskowych, no to jest wiadomo, że my nie chodzimy przede wszystkim z 9 mm, tylko używamy
minimum 5,56, używamy karabiny wyborowe 3,38, czy też granatników przeciwpancernych. Tak? I to jest dzisiaj ważne w aspekcie chociażby, jeżeli popatrzymy na ile tysięcy bojowników ISIS zostało wyszkolonych, ile gdzieś ulokowało się w Europie czy na całym świecie. Jeżeli mówimy teraz o współpracy z wojskiem, jeżeli chodzi o zwalczanie dywersji, to pamiętajcie, że żołnierz wojsk specjalnych, który będzie miał wykonać akcję dywersyjną na głębokim tyle, to nie będzie ubrany tak, jak sobie go wyobrażamy, tak jak teraz, że jest w hełmie, w kamizelce i tak dalej. Musi się wtopić w tłum, a więc ma też tam ograniczenia w zakresie używania sprzętu, tak? W zakresie używania broni, bo to wszystko zależy, co będzie miał przygotowane, co będzie mógł zabrać lub jak mu też opozycja rozmieszczona, mówię opozycja, ale sorry, mówię o tych przeciwników, żeby tam ktoś nie brał zaraz, że mnie dosłownie, tak, ale jak będzie przygotowane miejsce, te potoczne kasze, safe haven, tak, w danym rejonie działania i wtedy będzie tak on mógł działać. Najważniejsze w tym wszystkim jest rozpoznanie. A więc mówię, służby specjalne, zarówno cywilne, jak i wojskowe, tak, bo one mogą już dużo, dużo wcześniej rozpoznać zagrożenie i może się okazać, że dla policji będzie to normalne, rutynowe działanie, tak jak robią do tej pory w czasie P i tak dalej. Nie mówimy tutaj o wielkich starciach, tak, policji, bo to już mówię, wtedy to już będzie nasza przegrana, a tutaj mówię, jeżeli mówimy o zaangażowaniu wojska, no to sorry, to już niestety musimy sobie sami w planach już wewnętrznych koordynacyjnych podzielić ten rejon odpowiedzialności i szukać już poszczególne pododdziały te kontrterrorystyczne, dogadywać się z tymi jednostkami, które są w miejscu. Dlaczego mówię, z którymi, które akurat są w miejscu? Dlatego, że my, no sorry, ale w tych uwarunkowaniach będziemy mieć całkowicie inne zadania, będziemy na całkowicie innych kierunkach i będziemy robić to samo, co ci przeciwnicy, których ma zwalczać policja, ale po drugiej stronie. Także ja tutaj jeszcze raz podkreślam, mówię, nie szukajmy podobieństw, szukajmy wzajemnego uzupełnienia zdolności, tak, tej synergii, bo tutaj w poprzednim panelu dyskusyjnym, co było mówione, że nie mamy wspólnego systemu łączności, może w przypadku, chociaż i doświadczeniach Ukrainy na dzień dzisiejszy jest to dobre, ale w przypadku, kiedy wojska specjalne zostały zaangażowane w ochronę infrastruktury krytycznej, tam nieważne jakiej, to jeżeli zbierzemy wszystkie zdolności różnych służb, i policji, i straży granicznej, tak, i nawet mówię tych elementów ochrony z poszczególnych obiektów infrastruktury krytycznej, to naprawdę mamy takie możliwości. Tylko brakuje, jak to mówią, tej synergii, żeby się zgrać, kto za co jest odpowiedzialny, w którym miejscu ma wejść i kto komu ma przekazać sygnał. Na dzień dzisiejszy jest to uwarunkowane ABW. ABW jest odpowiedzialny, jeżeli mówię o ochronie infrastruktury krytycznej. I sami panowie policjanci też wiecie, tak, że wiele, mówię, już oznak zagrożenia wykrywali, tak, bo też działaliście z ich środków, jak to mówią, czy z ich komunikatów rozpoznawczych, czy z ich danych rozpoznawczych. I na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, że przy opracowywaniu tego planu ochrony infrastruktury krytycznej nie jest tak źle, jakbyśmy myśleli, pozostaje tylko, mówię, otwartość, a nie szukanie dzisiaj, kto jest lepszym komandosem i kiedy. Każdy ma swoje miejsce w tym bezpieczeństwie, bo wiadomo, że zagrożenie też to jest fazowe rozwijanie się, tak, czy etapowe rozwijanie się i w każdym etapie są służby, które powinny reagować i tu powinniśmy się skupiać. Tak? A dla nas najważniejsze, żebyśmy zagrożenie, jak to mówią, zlikwidowali w jak najwcześniejszym stadium, bo później jak się rozwinie, to już niestety już będzie za późno. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No właśnie. Nie można traktować tych wyzwań jako takich punktowych tematów. Musimy zacząć rozmawiać poważnie o budowaniu odporności państwa. Żeby tak było, to tak jak powiedział pan generał, musimy mówić o rozwiązaniach systemowych, w których wszystkie klocki będą się ze sobą łączyły i dzięki temu uzyskają większą zdolność, niż gdyby traktować to jako pojedyncze elementy. No i właśnie, służba kontrterrorystyczna to nie tylko BOA, ale również, a może przede wszystkim, pododdziały, samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne policji stacjonujące w miastach wojewódzkich. I tutaj, a tym razem chciałbym tak, do Krzysztofa, do dowódcy SPKP Łódź. Krzysztof, jak ty widzisz
możliwość przygotowania się do tego rodzaju działań. Jako policjanci mamy przewagę nad wojskiem, bo chociażby dużo łatwiej nam docierać do zarządców, administratorów, na przykład obiektów kluczowych, istotnych, infrastruktury krytycznej, czy po prostu robienia rozpoznania swojego terenu. To może być kluczowe? Biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś wcześniej, rzeczywiście mamy przewagę nad wojskiem w tym odcinku, gdzie na co dzień rzeczywiście współdziałamy między pododdziałami i mamy wypracowaną tą współpracę w działaniach bojowych. Dzięki koordynacji, którą sprawuje BOA nad nami, pracujemy na terenie całego kraju, wykonując różne zadania, nie tylko w kraju i za granicą. Natomiast jeśli chodzi o zadania związane z zagrożeniem, tak jak pan generał wcześniej powiedział, które wisi nad nami, myślę, że współpraca z jednostkami wojskowymi, strażą pożarną i innymi komponentami, które w ramach zarządzania kryzysowego na co dzień powinny ze sobą współpracować, stworzy nam bezpieczny obieg i współpracę pozwalającą na to, że będziemy mogli naprawdę przeciwstawić się każdemu zagrożeniu na co dzień, które może napłynąć ze strony wschodniej. Ekstra, dziękuję. Słuchajcie, zdolności prowadzenia działań poza granicami państwa, o tym już mówiliśmy, i sytuacje, które generują potrzebę przeprowadzenia takich działań przez policję. Teraz rozmawialiśmy o reagowaniu i budowaniu odporności na zagrożenia dywersyjne czy sabotażu. Ale pójdźmy jeszcze krok dalej. Piotr już zaczął o tym mówić. Pójdźmy jeszcze krok dalej i tutaj znowu odwołam się do doświadczeń Ukrainy. Pierwsze dni wojny, pierwsza faza obrony Ukrainy, atak bezpośrednio na Kijów, obrona Kijowa i później neutralizacja tej kolumny, która zmierzała w stronę Kijowa. Szanowni Państwo, to nie są informacje tajne, bo można je znaleźć oficjalnie w mediach. Jedną z bardziej aktywnych jednostek, która brała udział w tych działaniach obronnych, to była jednostka KORD. To jest jednostka specjalna Policji Ukraińskiej. Co prawda podległa pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pod ministra, a więc tak jak u zarania swoich dziejów było z Gromem, ale jednak to są policjanci, formalnie policjanci. I oni prowadzili normalne działania bojowe, militarne, zbrojne w ramach wojny obronnej. Są zresztą filmy, jak niszczą rosyjskie czołgi. I moje pytanie brzmi, czy w ogóle jako państwo myślimy o wykorzystaniu jednostek kontrterrorystycznych w takiej formule w przypadku prowadzenia wojny obronnej? Oby tak się oczywiście nigdy nie stało, ale dlaczego zadaję to pytanie? Bo jeżeli nie zaczniemy o tym myśleć, to jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to możemy już nie mieć czasu na układanie. I teraz oddaję głos Piotrowi, bo już zacząłeś na ten temat mówić. Jak twoim zdaniem można by było do tego podejść? Trochę historii też przytoczyłeś, to jest bardzo ciekawe i istotne, ale właśnie, czy to jest właściwy kierunek, czy powinniśmy myśleć o tym rozwiązaniu, czy może jednak nie? Ja nie wiem, czy państwo myśli, ja na pewno myślę i myślę, że my tutaj wszyscy też o tym myślimy, bo mając tak wyszkolone jednostki specjalne policji, należy je zdecydowanie wpleść w system tak samo obrony państwa w trakcie zagrożeń działaniami wojennymi. I to już też w tym momencie pewnego narastającego kryzysu. Może się okazać, że siły zbrojne nie będą wystarczające, żeby nie tylko bronić granicy, bronić konkretnych obszarów. Wojska specjalne mają działać poza liniami wroga, bo do tego są szkolone, żeby tam wykonywać przede wszystkim operacje.
Więc jak najbardziej każdą dostępną siłę trzeba włączać do tego zbiorowego wysiłku obrony państwa, bo nie tylko wojsko jest do tego przeznaczone. Także każda służba jak najbardziej musi mieć swoje konkretne zadania, jeżeli chodzi o obronę państwa. Wspominałeś KORT, jednostkę policyjną, ale czynny udział w operacjach antydywersyjnych czy nawet specjalnych biorą również ukraińskie jednostki ze Straży Granicznej, takie specjalne, które też mają, prawda? I czynnie działają, niszcząc gdzieś tam też na zapleczu rosyjskie czołgi czy siłę żywą. Więc ta sytuacja chociażby pokazuje, że każda służba, każda siła, każdy środek ogniowy musi być wykorzystany do obrony państwa. Kwestią jest właśnie ta koordynacja. Dowodzi naczelny wódz, dowódca operacyjny prowadzi operację i tu jest konieczność wplecenia teraz tych sił policyjnych do tego zbiorowego wysiłku. W drugą stronę lata temu, kiedy braliśmy udział w zabezpieczeniu my jako Wojska Specjalne Euro 2012, czy współ braliśmy udział, jeżeli o to chodzi, bo tutaj główny wysiłek odgrywała policja. I Euro 2012 nie było najlepszym przykładem współdziałania obydwu ministerstw, jednostek, czy też dowództw. Natomiast myślę, że lekcja została odrobiona w sposób bardzo dobry i przy zabezpieczaniu szczytu NATO czy też Światowych Dni Młodzieży w 2016, dzięki też pewnym rozwiązaniom, które pojawiły się w policji, czyli ten dowódca operacji kontrterrorystycznej i tak dalej, można było łatwiej zdecydowanie wpleść oddziały wojsk specjalnych w to działanie, a my jako wojska, zgodnie zresztą ustawą o policji, czego policja nie miała? Środków łączności, zakrytych, stanowisk dowodzenia. Mogliśmy to przekazać na rzecz tutaj, czy to BOA, czy w ogóle policji, do tego, aby skutecznie zarządzała tą sytuacją, prawda, ochrony antyterrorystycznej czy kontrterrorystycznej tych wielkich zdarzeń, masowych zdarzeń. I parafrazując w drugą stronę, tak, policja myślę, że spokojnie, nawet łatwiej będzie mogła wejść w te działania wojskowe, bo wojsko ma po prostu ogromne siły i środki, którymi może się z policją podzielić w tychże działaniach. Okej. Okay. Tak, oczywiście, panie generale. Tutaj akurat pozwólcie państwo, że trochę dodam, bo jesteśmy w trakcie planowania regionalnego NATO i dowództwo komponentów wojsk specjalnych zostało jako pierwsze natowskie dowództwo wskazane, tak zwane dual hatted, czyli jestem dowództwem, które może prowadzić jednocześnie narodową i sojuszniczą operację specjalną. I teraz pracujemy nad tym, żeby jak to powiązać plany narodowe z płynnym przejściem do planów sojuszniczych. I tutaj nie da się ukryć, że i też bierzemy pod uwagę wykorzystanie policji, szczególnie mówię w tej naszej głębi operacyjnej, czyli w tylnej strefie działań, tam gdzie właśnie mogą działać dywersanci, tam gdzie w razie czego sojusznicy, którzy przyjdą na nasze wsparcie, a mogą mieć różnego rodzaju ograniczenia, chociażby tylko do użycia własnych pododdziałów specjalnych tylko na naszym terytorium, bez wychodzenia poza nie, więc te pododdziały będą zmuszane także do współpracy z tymi pododdziałami natowskimi, które będą realizowały zadania przede wszystkim te przeciwdywersyjne, przeciwterrorystyczne i tak dalej. Tutaj skupiliście się panowie na tym tak zwanym ekstremalnym wykorzystaniu policji, bo podkreślone było, że oddziały policji niszczyły czołgi, ale pamiętajcie też, że przecież przed rozpoczęciem szturmu na Kijów w samym Kijowie zlikwidowano 80 grup dywersyjnych, tak? I też i policja, i wojsko, więc na dla policji będzie co robić, tak? A więc ten cały system szkolenia, nie trzeba go diametralnie jak gdzieś tam zmieniać, tylko go po prostu utrzymywać i dodać tylko nowe zdolności lub też uzupełnić przez elementy wojskowe przydzielane, tylko trzeba to, jak to mówią, elegancko, fajnie zaplanować, żeby to współdziałało, współgrało i osiągniemy taki sam cel. Bo dzisiaj nagle robić zmiany w szkoleniu policji to nie przyniesie efektu, bo coś będzie kosztem czegoś, tak? Bardzo dziękuję. I jeśli mógłbym prosić pana profesora. Profesor to w świecie naukowym taki generał w wojsku, także Kuba, jeśli mógłbym. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jakby zgadzając się z moimi przedmówcami,
Wydaje mi się, że tutaj doszliśmy do takiego momentu, zresztą rozmawialiśmy z Michałem parę dni temu na ten temat, że o ile mamy w miarę przyzwoite ustawodawstwo, które pozwala wykorzystać siły zbrojne do wsparcia policji, to w drugą stronę to nie działa. Wydaje mi się, że też ważnym elementem jest stworzenie też takich odpowiednich ram, podstaw, fundamentów prawnych, aby z kolei też siły zbrojne mogły zwrócić się do policji o wsparcie. I się zgadzam z panem generałem, który mówi, że nie powinniśmy się licytować, kto jest lepszy, kto jest gorszy, bo nie o to chodzi. Jeśli można, mi na mikrofon bliżej. O, no, przepraszam najmocniej. Natomiast najistotniejsze jest to, abyśmy się nawzajem uzupełniali. I tak jak obserwuję, no już prawie 20 lat jestem poza służbą, ale tak jak obserwuję te wspólne ćwiczenia, przedsięwzięcia, jakie są organizowane, w których są zaangażowane pododdziały kontrterrorystyczne, policyjne i siły specjalne wojskowe, to wydaje mi się, że w tym kierunku, jeżeli chodzi o to takie wzajemne uzupełnianie się, nie jesteśmy w najgorszym miejscu. Bardzo dziękuję. No tak. Tylko właśnie wracamy do początku dyskusji. Tak jak tutaj siedzą eksperci, sądzę, że również większość z Państwa zgadzacie się z tezą mówiącą o tym, że jako państwo powinniśmy zadbać o uzyskanie synergii pomiędzy zdolnościami policji i wojska. To nie chodzi o to, żebyśmy przejmowali nawzajem swoje kompetencje. Nie, nie. Chodzi o to, żebyśmy połączyli zdolności, dzięki czemu uzyskamy odpowiednią skuteczność działania. Tylko żeby tak się stało, no, trzeba to układać jako system. Tutaj profesor wskazał właśnie w mojej ocenie bardzo istotną rzecz, że chyba warto byłoby pokusić się o dokonanie analizy prawnej. Jak wygląda na dzisiaj stan prawny w przypadku wykorzystania, właśnie odwrotnego wykorzystania współdziałania policji i wojska, a więc nie wojska do wsparcia działań policji, tylko policji do wsparcia działań wojska. I tutaj z kolei pan generał powiedział bardzo ważną rzecz. W przypadku wspierania przez wojsko działań policji. No dobrze, tylko zaraz. Jak wy chcecie, żebyśmy my byli skuteczni, jeżeli z założenia policja nie daje rady przy tych podstawach prawnych i tych możliwościach, jakie ma, to jak wojsko ma być bardziej skuteczne, jeśli będzie działało w takiej samej, dokładnie takiej samej formule? I tutaj znowu odwracam sytuację. No skoro policja miałaby realizować zadania militarne, wojskowe, no to chyba przez analogię powinna nabyć uprawnień chociażby do użycia środków walki analogicznych do uprawnień wojskowych. Pan generał, jeśli może. Tutaj akurat największy problem jest przy narastaniu konfliktu, tak? Bo to najgorzej jest właśnie w czasie P. No jeżeli, szanowni państwo, zerknijcie sobie do strategii bezpieczeństwa narodowego, gdzie zapisane mam, że wojska specjalne mają być jako najbardziej skuteczne w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, no to powiedzcie mi, jak mam to zrobić, skoro mówię, nawet jeżeli przeanalizujemy wojnę nowej generacji według Gierasimowa i później opracowane 8 etapów przez Bogdanowa czy Czekinowa, no to 5 etapów wchodzących w zakres działań hybrydowych mieści się akurat w czasie P. Na dzień dzisiejszy, jeżeli ja jestem cały czas jako, występuję jako siły zbrojne, no to nie damy rady. Dlatego złożyliśmy tam pewien pakiet zmian legislacyjnych, dających nam większe uprawnienie, gwarantujących elastyczność w zakresie chociażby wykonania tego zadania. Na dzień dzisiejszy, niestety tak jak nasze prawo, bo każde prawo nie jest doskonałe, są bypassy, i można skorzystać z ustaw dotyczących służb specjalnych, tak, i budować wspólne zadaniowe zespoły, które są w stanie zrealizować te zadania w czasie P. Przypominam tylko tak, że jeżeli pan Mariusz pokazywał, że wojsko, tak, na prośbę policji może wesprzeć ich w ich działaniu, mówimy tutaj o czasie P czy czas kryzysu, to później, jeżeli już wchodzimy w czas wojny, no to tam już nie ma, sorry,
gdzieś tam proszenia się policji o tego, dlatego że jest jeden dowódca, jest to dowódca wojskowy, jest teren wskazany, który jest terenem działań wojennych i tam jest jeden dowódca i sorry, tam już jest normalnie włączanie i wykorzystywanie zdolności, tak i dlatego to, co wspominałem w tych planach, musimy ująć, kto, gdzie, jak zostanie, jakie będzie miał zdolności, co będzie mógł robić, tak żeby uzupełniał całość. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, Krzysztof. Jeżeli można, myśleliśmy w jednostce wielokrotnie nad tym problemem. I to, co wspomniał pan generał, pan pułkownik, pan profesor, jak najbardziej ze wszystkim się zgadzamy. Trzeba pamiętać, że pododdziały to pan profesor, zresztą pan pułkownik, pan generał jako doświadczeni bardziej służbą niż ja. Ja jestem tutaj dopiero 27 rok i mimo wszystko cały czas się powiem uczę, ale widziałem, czym była jednostka, do której przyszedłem na początku. To była jednostka, która w początkowej fazie oczywiście była szykowana jako jednostka dywersji na czas W, ale to jeszcze było za poprzedniego układu. Tak? Z czasem te zadania nasze się zmieniły. I zgadzam się z tym, co powiedziano, że musimy się wspierać na wypadek wojny. I tu nie ma dyskusji, my wiemy doskonale, gdzie jest nasze miejsce na wypadek wojny. Problemem może być oczywiście jakieś zmiany. Trzeba przede wszystkim zmienić prawo. Dlaczego? Musimy pamiętać. I międzynarodowe prawo mówi w ten sposób. Policjant nie może brać czynnego udziału oficjalnie w działaniach wojennych. Tu jest dylemat. Bo oczywiście my wiemy, zakładając ten sam mundur, co się z nami stanie w przypadku, jeżeli wpadniemy w ręce wroga. Nikt nie uzna nas za policjantów. My mamy świadomość, że musimy podejść po jakieś prawo, które będzie nam pozwalało przejść i działać w strukturach, a jeżeli nie w strukturach stricte wojskowych, to w strukturach innych, czy nawet naszych policyjnych, ale to prawo nas będzie chroniło. Czego? Bo mamy świadomość, że stajemy się takimi samymi uczestnikami pola działań, jak żołnierze sił specjalnych. I my to wiemy. To jest jeden z dylematów. Drugi, który już rozwiązujemy, że tak powiem, na poziomie w czasie teraźniejszym, tutaj dziękuję za współpracę panu generałowi, tutaj dowództwu jednostki i Grom, i Lubliniec, i Formozy, i Agatu. My współpracujemy, my się szkolimy już teraz, tak, do różnych działań. Tutaj na czas pokoju, w ramach ustawy o działaniach, owszem, mam świadomość, że są pewne ograniczenia, teraz akurat ustawa nam pozwala wykorzystać w pełni aspektu sił specjalnych, tak, więc my możemy działać, gdzie skutkiem może być śmierć przeciwnika. Zgadzamy się, że naszym przeciwnikiem w takich działaniach raczej powinien być mały przeciwnik w postaci małej grupy. Prowadziliśmy już ćwiczenia międzynarodowe, gdzie atakowane były porty, gdzie podgrywkę robili nam specjalsi z wojska, działania międzynarodowe jednostek specjalnych kontrystycznych policji i wiemy, jakie są zagrożenia z tym związane i te zagrożenia koledzy z wojska, doświadczeni na teatrze działań stricte wojennych, nam naprawdę od A do Z wykładają. Jest coraz lepiej, ale jak jest wspomniane, prawo troszeczkę jest z tyłu. Kiedyś zapytałem, jaki jest zakres wykorzystania siły służby kontrterystycznej na wypadek W. Oczywiście my mamy swoje zadania, które są przydzielone nam na wypadek W i wiemy, co mamy robić. Do momentu kiedy? Co dalej? Tutaj no niestety wtedy nie było odpowiedzi, żeby ktoś brał pod uwagę te kilkaset luf dodatkowych, które ma możliwość wykorzystania. Ludzi, którzy są przygotowani do desantu górą, desantu gdzieś morzem częściowo, przerzutu i tak dalej, i tak dalej. I szczerze, no liczę panie generale, mam nadzieję, że faktycznie uda się tutaj wprowadzić w życie to, co pan powiedział, że ta współpraca będzie się rozszerzała i będziemy mogli naprawdę przerzucić się, że tak powiem, z A na B, jeśli chodzi o zadania. Przykładem czego jest na przykład Mała Holandia. Część z państwa być może zdaje sobie sprawę, a inna nie. Tam jest jednostka policyjna DSU, która jest jednostką stricte policyjną. Natomiast w jej struktury wchodzą żołnierze sił specjalnych, którzy są oddelegowani. Dlaczego? Państwo stwierdziło, nie stać państwa na rozkładanie takich finansów, żeby mieć dwie różne jednostki, nie wiadomo ile tych zadań i dlaczego połączyli się w ten sposób, że mogą przechodzić na czas okres, oczywiście, to jest obwarowane prawem i tak dalej, to nie jest tak, że z dnia na dzień się to wszystko dzieje, ale jest synergia, jest możliwość wykorzystania tych samych sił, tego potencjału i policji, i wojska.
U nas jest to oczywiście rozgraniczone, każdy zna swoje podwórko, natomiast jest możliwość wykorzystania i tak jak było wspomniane przed chwilą, to jest czynnik prawny decydujący na górze ponad nami. My jesteśmy jedynie elementem wykonawczym i nie będziemy dyskutowali tutaj z decydentami na górze, natomiast jest możliwość wykorzystania naprawdę dużego potencjału współdziałania, bo mieć dodatkowo, nie będę mówił dokładnej liczby, ale tych ludzi pod lufą, a ich nie mieć, to na wypadek W. Właśnie. No, bardzo mądre i ważne słowa. Krzysztof potwierdził to, co już tutaj było powiedziane. Z jednej strony, patrząc tylko i wyłącznie od strony skuteczności i sprawności działania, no grzechem byłoby nie wykorzystać tych kilkuset funkcjonariuszy, którzy potrafią walczyć. Ale z drugiej strony, jeżeli państwo chce nałożyć na nich taki obowiązek, to musi im zapewnić bezpieczeństwo również prawne. I o tym należy pamiętać. I dlatego mówię dzisiaj o tym. Dzisiaj, gdzie jeszcze nic na naszym terenie się nie dzieje i mam nadzieję, że nie będzie się działo, ale dzisiaj, kiedy możemy zacząć o tym dyskutować i pracować nad wypracowaniem rozwiązań, które zapewnią z jednej strony sprawność i skuteczność działań, z drugiej strony optymalne wykorzystanie zasobów, a z trzeciej strony bezpieczeństwo, tak funkcjonariuszy, jak i żołnierzy, prawne bezpieczeństwo. Jeżeli nie będziemy tego planowali, jeżeli teraz nie zaczniemy nad tym pracować, to w momencie, jak już będzie trzeba działać, to będzie za późno. To będzie za późno. Jest jeszcze Grzesiek z nami, z pododdziału z Radomia. Grzechu, wiem, że wy również we własnym zakresie współpracujecie z wojskiem. Trzy zdania. Jak to z właśnie perspektywy niedużego w sumie pododdziału kontrterrorystycznego wygląda? Jeżeli jak to wygląda? Generalnie... Działa? Działa. Generalnie jest tak, że wyszliśmy z założenia takiego wszystkie, że musimy rozwijać się dalej, tak? Wszystkie wytyczne, jakie dostajemy tutaj od centralnego pododdziału, jak najbardziej realizujemy, ale jeżeli pewien pakiet zrealizujemy, trzeba też spojrzeć z perspektywy, jak to doszliśmy do wniosku, że też jak to realizuje wojsko. Dlatego zwróciliśmy się, sięgnęliśmy, tak jak już wcześniej wspominałem tutaj w poprzednim wystąpieniu, o możliwość skorzystania z wiedzy właśnie byłych żołnierzy jednostek specjalnych, którzy z nami się podzielili, wskazali nam też, jak oni te same zadania by zrobili, jakie mają rozwiązania. Dało nam to na pewno gdzieś dużo do myślenia i pewne kierunki naznaczyło, tak? Dużo tych rzeczy się pokrywa, ale praca właśnie, przenikanie między terenem zurbanizowanym a niezurbanizowanym, tak naprawdę wykonujemy to, ale nie na co dzień, tak? Szkolimy się bardziej do zwalczania tej przestępczości tutaj w terenie miejskim. A element taki przenikania jest jak najbardziej tutaj zasadny i wpisał nam się fajnie w to, co się teraz niestety dzieje za granicą. Te nasze szkolenia, właśnie podejście, ewakuacja ludzi z infrastruktury krytycznej na zasadzie, tak, my byśmy do tej pory funkcjonowaliśmy na zasadach takich szkoleniach, jak to robi SOP. Oni nam pokazali troszeczkę inaczej, jak ewakuować ludzi, gdzie już z obiektu zagrożonego. Także tak, widzimy tutaj potrzebę korzystania z zasobów wojskowych, współdziałania, bo tak naprawdę oni też musimy, pokażemy im, jak my działamy, tak, jak my działamy w taktyce miejskiej, na jakich zasadach, też mogą od nas jakieś tam dobre praktyki i rozwiązania wyciągnąć. Musimy też spojrzeć, szanowni państwo, na to, że wcześniej można było widzieć taki podział, że za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju odpowiada policja, za zewnętrzne wojsko. Ostatnie te wydarzenia pokazały i to się wszystko pięknie stykało, tak? Teraz te ostatnie wydarzenia pokazały, że nam ta granica się nachodzi, tak? Zaciera, my troszeczkę wchodzimy w kompetencje, jakie wykonuje wojsko. Wojsko zaczyna wchodzić w nasze kompetencje i to jest dobre, bo z punktu widzenia zwykłego obywatela to nikomu nie będzie patrzył, kto powinien rozwiązać sytuację kryzysową, czy policja, czy wojsko.
obywatel będzie patrzył na to, że my, państwo po prostu musi zapewnić mu bezpieczeństwo i wykorzystać w sposób właściwy te siły, którymi dysponuje. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czas biegnie nieubłaganie. Pozwolę sobie podziękować za tą część rozmowy, ale jeszcze nie odchodźcie. Jeszcze jest dogrywka tak zwana, a więc pytania z sali. Dostałem dwa jak na razie pytania. I zacznę od tego łatwiejszego. Dlaczego by nie? Kto będzie wspierał żandarmerię wojskową na wypadek zamachu terrorystycznego na terenach wojskowych? Ustawa AT tego nie przewiduje, a deficyt czasu może wymagać szybkiego wprowadzenia sił specjalnych. Czy ktoś z ekspertów chciałby, czy mam spróbować? O, Krzysztof, dobrze, dziękuję. Oprę się, Michał, na tym, czego też mnie uczyłeś. Drodzy Państwo, żandarmeria wojskowa, tak jak mówi ustawa, obejmuje wszystkie obiekty, infrastrukturę wojskową. Może sobie wezwać do współdziałania oczywiście siły zbrojne, no bo jeśli chodzi o Grom, czy Lubliniec, czy cokolwiek innego. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli siły są niewystarczające, policja również może zostać wezwana i do wsparcia przy takich działaniach. Proszę pamiętać o jednym. Kierującym działaniami na obiektach infrastruktury wojskowej zgodnie z ustawą o działaniach terrorystycznych jest wyznaczony przez komendanta żandarmerii wojskowej oficer Wojska Polskiego. I to on jest kierującym działaniami i on dowodzi całością na miejscu działania, jeżeli jest to infrastruktura wojskowa. Może być w ten sposób, że infrastruktura wojskowa jest bardzo rozciągnięta i nie zawsze żandarmeria dojedzie na miejsce pierwsza przed patrolem zwykłym policji. I może być tak, że pierwsze działania podejmie, ponieważ jakiś obiekt gdzieś jest naprawdę w polu, w zielonym garnizonie, tak? Tu nie chodzi o jakiś obiekt na Warszawie czy tym większym mieście. I ten pierwszy policjant będzie tam po prostu dowodził do momentu, kiedy faktycznie wyznaczony oficer z Wojska Polskiego Żandarmii dojedzie na miejsce, czy wyznaczony OS, tak? Natomiast trzeba pamiętać, to decyzja będzie niezależna sił wojska, czy w tym wypadku żandarmerii wojskowej i tu już decyzja będzie od dowództwa wojskowego, czy będzie wspierało je tylko wojsko, czy też będzie je wspierała również policja w tym zakresie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, gdyż proszę pamiętać, do powołania grupy kontrterrorystycznej tylko siły wyznaczone oczywiście pododdziałów jednostek specjalnych Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko te jednostki są władne do wejścia w skład grupy kontrterrorystycznej. Więc to już jest zależne od dowództwa danej podoperacji, operacji antyterrorystycznej. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną wojskową, no to szanowni Państwo, no niestety ona tak podlega takim samym prawidłom, jak te określone w ustawie o infrastrukturze krytycznej, ale też musi mieć system ochrony, tak? Też ma tam jakieś systemy powiadamiania i też musi mieć plany współdziałania, tak? Na wypadek, więc nie jest tak źle. Żandarmeria myślę, że da sobie radę z tym i generał Połuch też ma wszystko przygotowane. Zresztą mogliście widzieć też ich wyposażenie podczas defilat, tak? Te opancerzone wozy amerykańskie i tak dalej, a poza tym i tak, jak mówią, czerpali od lepszych, tak Piotr? Bo to zgłosili się, żeby być także, jak to się nazywa, w zasięgu naszego sprzętu. Także dlatego chodzą w multikamach. I z naszym wyposażeniem, także myślę, że jest dobrze. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przejść do kolejnego pytania i tutaj zawiodę, ale zaraz o co chodzi. Która jednostka SPKP jest bardziej skuteczna, Radom czy Łódź? Szanowni Państwo, od razu powiem, nie oddam im głosu, ja odpowiem. Szanowni Państwo, połowa mojego serca została w pododdziale w Łodzi, druga połowa w BOA, a cała sympatia jest we wszystkich pododdziałach kontrterrorystycznych w Polsce i to tak nie działa. Przez wiele, wiele lat pracowaliśmy nad tym, żeby nikt nie zadawał takiego pytania. Siłą jest to, że ci ludzie z założenia mają się szkolić w jednym standardzie, mają być tak samo wyposażeni i tak samo dowodzeni. Słyszałem tutaj dzisiaj takie opinie na temat właśnie dowodzenia
pod oddziałami kontrterrorystycznymi, że w zasadzie powinno ono być scentralizowane, realizowane przez BOA. Nie, szanowni państwo. Nie na tym polega system. System polega na tym, ażeby wszystkie jego komponenty we właściwy sposób współdziałały. Po to był przeprowadzone, są prowadzone szkolenia, którym podlegają wszyscy dowódcy pododdziałów kontrterrorystycznych w kraju w jednym standardzie, ażeby policjanci tych pododdziałów wiedzieli, że bez względu na to, czy daną akcją dowodzi dowódca z Łodzi, dowódca z Radomia, czy dowódca BOA, będą dowodzili tak, dowodzeni tak samo dobrze. A więc pytanie, którzy są skuteczniejsi, to zależy w czym. No, znaleźlibyśmy kilka kategorii, gdzie można by było sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o profesjonalizm, to, to takich pytań nie zadajemy. Dobrze. Szanowni państwo, jest jeszcze jedno pytanie. I jeśli pozwolicie, ja na nie odpowiem również. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę stawiać w niezręcznej sytuacji obecnych tutaj czynnych funkcjonariuszy policji. Dlaczego BOA zostało wykorzystane do zwalczania demonstracji kobiet, skoro ma inne przeznaczenie? Czy w ustawie kontrterrorystycznej nie powinno być zapisu zabraniającego wykorzystania takich pododdziałów do celów politycznych? Szanowni państwo, na ten temat zostało powiedziane już bardzo, bardzo wiele. A dlaczego podjąłem się odpowiedzi na to pytanie? Ponieważ również ja publicznie zabrałem głos w tej dyskusji bezpośrednio po tych wydarzeniach. I powiem tak, również ja przez całą moją służbę walczyłem o to, ażeby pododdziały specjalne nie były angażowane do zabezpieczenia tego rodzaju imprez, jeżeli nie było takiej potrzeby. I również ja musiałem zaakceptować polecenie dotyczące zaangażowania się w takie działania, pomimo tego, że uważałem, że nie do końca od strony taktyczno-operacyjnej może to być zasadne. Dlaczego? Dlatego, że takie polecenie jest zgodne z prawem. Nigdzie w polskich przepisach nie ma zapisu, z którego by wynikało, że do zabezpieczenia takiego czy innego, takiej czy innej imprezy masowej nie mogą być wykorzystani wszyscy możliwi funkcjonariusze policji. Tak długo, jak długo to prawo nie będzie zmienione, tak długo również policjanci pododdziałów specjalnych mogą być wykorzystywani do wszelkich możliwych działań, uwaga, włącznie z kontrolą drogową. Chcecie, żeby jako społeczeństwo, żeby to się zmieniło? Rozmawiajcie z politykami, rozmawiajcie z posłami, bo to oni tworzą prawo. I tyle. Tak, oczywiście, panie generale, zawsze. Tutaj ja przepraszam bardzo, że taki jestem nachalny w zakresie łapania tego mikrofonu. To jest jedyna okazja, gdzie mogę sobie z mikrofonem posiedzieć. Ale powiem tak, szanowni państwo, proszę zerknąć na nasz przypadek, kryzys migracyjny na granicy. Proszę zobaczyć, ile było różnego rodzaju organizacji tak zwanych pomocowych, które gdzieś tam rzucały hasła w zakresie złego traktowania tych migrantów i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie później, co się wydarzyło po 24 lutym, że nagle zniknęły. A więc ja przypominam też i odsyłam znowu do koncepcji wojny nowej generacji, tak, gdzie we wszystkich etapach, tych 8 etapach wojny nowej generacji znajduje się też tak zwane oddziaływanie na grupy niepokoju społecznego. I jeżeli będzie się u nas coś działo, to pamiętajcie, że pewne różnego rodzaju organizacje, które są teraz gdzieś tam niszowe, będą gdzieś tam urastać do jakiejś takiej rangi znaczącej, które będą próbowały zakłócać nasz porządek publiczny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię, popatrzcie też z drugiej perspektywy na to, nie tak jak tutaj akurat pan moderator przedstawiał to, tak, bo to z punktu widzenia prawnego i wiadomo tego kodeksu wewnętrznego honorowego policji, sorry, chłopaki są też od tego, ale też popatrzcie,
jak to było, mówię, sponsorowane, jak to było, mówię, jak to było organizowane. Tym bardziej, że dzisiaj wiemy, że pieniądze rosyjskie zasilały różnego rodzaju ruchy, począwszy od ruchów eko, kończąc na LGBT, bo przecież przypadek chociażby rozpadu armii niemieckiej to jest też inwestycja w te ruchy takie, które spowodowały, że bardziej zamiast butów wojskowych woleli nosić buty na szpilkach, notabene produkowane w Polsce w Lublińcu. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym taki apel tutaj na zakończenie wygłosić. Spróbujmy stworzyć, zbudować odporność państwa, stworzyć system bezpieczeństwa, który będzie niezależny politycznie. Bo zobaczcie, no, siłą rzeczy tutaj no, zmierzamy do jakichś dywagacji politycznych, a tak nie powinno być. Dlatego też trzeba dostrzegać nie tylko poszczególne przedmioty na scenie, ale również całe przedstawienie i budować odporność państwa. Nawet jeżeli komuś się wydaje, że dzisiaj osiągnęliśmy bardzo, bardzo wiele w zakresie zdolności, to nie ma to żadnego znaczenia, bo jeżeli przestaniemy się doskonalić, to jutro przegramy. Nawet jeśli osiągnęliśmy dzisiaj bardzo, bardzo wiele, to sytuacja jest taka, że musimy jeszcze zintensyfikować działania. Chociażby w tych obszarach, o których tutaj rozmawialiście. Bądźcie ostrożni, uważajcie na siebie, czasy niespokojne i budujcie odporność. Dziękuję za udział. Krzysztof, przepraszam. Kropka na D. Drodzy Państwo, jak wspomniałem, krótka historia mojej służby, ale wierzcie mi, że niezależnie i pewnie większość z Państwa, która miała do czynienia z mundurem w jakikolwiek sposób, od tego, gdzie jesteśmy, zawsze jesteśmy elementem wykonawczym. To ci, którzy rządzą w państwie, niezależnie od czasu, niezależnie od prawej, lewej, środkowej strony teatru politycznego, wydają polecenia, a my jesteśmy elementem wykonawczym. Wszystkie polecenia, które żeśmy otrzymali do tej pory przez te lata, gdzie ja osobiście brałem udział w wielu, jak powiedział dowódca Michał tutaj, to było oparte na prawie. I dywagacje na temat tego, czy coś było dobre, coś było złe, proszę Państwa, oczywiście ja rozumiem sensację. Ja rozumiem, że gdzieś ktoś czuje się poszkodowany. Ale tak jak w przypadku tego nieszczęsnego Marszu Kobiet, wierzcie mi, że nic nie zrobiliśmy, co byłoby sprzeczne z prawem. Jeżeli ktoś wyrywa funkcjonariuszowi pałkę teleskopową, która jest elementem SPB, to tak jakby pani próbować wyrwać torbę albo dziecko zabrać z ręki. Czy żadne z państwa się nie będzie broniło przed tym? Oczywiście, że będziecie. I ten funkcjonariusz miał obowiązek zareagować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję wszystkim ekspertom. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i tak jak powiedziałem, budujmy wszyscy odporność naszego państwa.